Siemanko, z tej strony Koli, znam was w kolejnym odcinku serii MPG. No jak widzicie, widzimy się tutaj na gospodarstwie u pani Niny. Właśnie sobie przyjechałem moją BM-ką tutaj. O, jak widzicie, sobie stoi elegancko. No i słuchajcie, czym my się dzisiaj zajmiemy? W poprzednim odcinku, jak ktoś nie oglądał, no to musicie zobaczyć poprzedni odcinek, bo tam troszeczkę się namieszało, więc zobaczcie, bo tam właśnie wszystko tłumaczyłem. Ale jeszcze bardziej w poprzednim odcinku byliśmy na stawie z panią Janiną, na moim stawie, który właśnie zrobiłem. I tam, kurczę, pieczone, i tam właśnie znaleźliśmy samochód. Tam znaleźliśmy samochód, jakiś jest zatopiony i nie wiem, co to jest za samochód, bo tak naprawdę nie widzieliśmy go jeszcze, nie wyciągnęliśmy go i właśnie dzisiaj będziemy jechać go wyciągnąć. Ale na samym początku, widzowie, miałbym do was ogromną prośbę, naprawdę ogromną prośbę. Zostawcie łapkę w górę, tak, no, w formie życzliwości zostawcie łapkę w górę. Tak, w formie życzliwości ja na pewno też bym wam zostawił. Jest piękna pogoda, także tak, bądźmy życzliwi, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, kto jeszcze nie ma, no bo lecimy po te 60 tysięcy subów. Możecie wysłać też do koleżki jakiegoś, co mnie jeszcze nie subskrybuje, i napisać mu: ty weź mu zostaw suba, nie bądź chamem, coś ci się w życiu dzięki temu przydarzy dobrego. No i tyle, przepraszam, że tak o to proszę, ale to jest troszeczkę dla mnie ważne, także w ten sposób, nie? No i to wiadomo, Instagram i tak dalej, wpadnijcie po prostu do linku w opisie. Słuchajcie, tutaj stoi ten właśnie mój samochodzik, co dostałem od pani Janiny, czyli nasz Ford F350. Także planuję dzisiaj sobie tam nim pojechać, no bo jeżeli chcemy wyciągnąć właśnie ten samochód, no to potrzebny nam jest, no, coś mocniejszego, tak? Więc myślę, że on się nada fenomenalnie do tego zadania. No i do niego weźmiemy tą czterokółkę, bo kiedyś powiedziałem dwukółka, zjechaliście mnie, powiedzieliście, że no to nie, mam mi dwukółka, jak to jest cztery koła, tak? No to czterokółka w takim razie może być czterokółka, no to lawetę po prostu weźmiemy, nie? Laweta nada się idealnie, zobaczcie, mamy tutaj wysuwane takie duperelki takie, żeby można było wjechać tym samochodem, więc sobie wjedziemy później. Wiadomo, no jeżeli ten samochód jest zatopiony, no to raczej marne szanse, a raczej żadne. Co tam się dzieje? Pani Ani nawali po domie. I słuchajcie, no właśnie, dlatego go na pewno nie odpalimy, bo on jest zalany, więc wątpię w to. W ogóle ciekawe, czy ten samochód w ogóle kiedyś da się odpalić, czy da radę go jakoś naprawić, żeby dalej nam chodził. Nie wiem tego. W ogóle jestem ciekawy, co to jest za samochód. Chciałbym go wyciągnąć i sprawdzić. Po prostu sprawdzić, jak to wszystko wygląda. Może pójdziemy tym, no, w tym czasie pójdziemy do pani Janiny i powiemy o tym dzisiejszym planie. Zobaczymy, czy ma coś do roboty. Może by pomogła. O, proszę bardzo, z przyczepo. Ram z przyczepo. No, felgi się gną, felgi się gną. No, ale w sumie, tak z drugiej strony, to czemu by nie? Tylko że nie wiem, czy to by ekonomiczne w sumie było, bo ten ram to pali od cholery. Ale chociaż mocy ma dużo, nie? Przy przyczepie. Ciekawe, czy jakoś większe by dał rady. Na pewno, bo to jest, wiecie, autosanka, także z nią nie ma problemu. Czekamy, aż pani Nina przyjedzie. O, ja pierdzielę. A kurwa mać. O, proszę. No jak widzicie, pani Nina tam troszkę przydzwoniła. Nie wiem, czy coś się wydarzyło. Raczej nie, bo ram nic nie poczuł. Mam nadzieję, że mnie widzi tutaj zaraz. Wyjdzie, o. Witam! Jarek! Ale ci wasolucham! No ja widziałem właśnie, to nic tu się nie wydarzyło? A niech to skorci, wykaś mi się w dupie, takie chłamo! O, proszę, no to przywita się pani z widzami, bo właśnie teraz vloga nagrywam! O, witam was, widzowie! Witam również panią Janinkę. Panie Janino, mam plan. Witam w odcinku! Jaruś, ale ja bym ci coś pokazał! A dobra, proszę bardzo. Bo nauczyłam się triku! Nie, już tylko pani nie pokazuje, nie, pani Nina. Ale bym ci pokazała, tylko bym tu musiała nawrócić, cholera. No to poczekaj, ja nawrócę ci, zademonstrowuję, dobra? Dobra, dobra. No, tylko będę musiała rozpędzić. Dobra, no widzowie, ja się jestem ciekawy tego triku. Mi się wydaje, że to jest trik driftowy z przyczepą. O, skurwesy, no zaraz będzie po przyczepie, no będzie pogięte, ja nie chcę na to patrzeć. Nie chcę na to patrzeć, pani Nina po prostu ma głupie pomysły. No ale tego już nie zmienię, tak? Dobra, zobaczmy ten trik. Raz, cyk. Może podejdę gdzieś tam, kurczę. Nie, może pani Nina tutaj przyjedzie, już tam nie będę chodzić, nie będę biegać, bo kondycję mam słabo. Bym musiał blaka wypić, żeby mieć lepsze kondycje. Pozdro dla kumatych. No nie wiem, gdzie to, nie wiem, gdzie to. O, jedzie, 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 zobaczcie, jedzie! Jedzie! Wydupcy się ten samochód. Jak Boga kocham. O, o, proszę, to niezły trik. Rozpierdzielić, rozwalić i będzie pani Nina zadowolona. Zaraz zobaczymy, co tam się... Patrzcie, nie, dobra. Koniec tych trików, czekamy na panią Ninę, aż tutaj przyjedzie. Nie będę patrzeć na to, jak pani Nina psuje sprzęty.
bo to nie jest tania rzecz. No ale jeżeli pani Janina ma na tyle pieniędzy, żeby tak jeździć, tak rozwalać, no to proszę bardzo. O, znowu tam widziałem, coś poszło nie tak. No wam mówię, że ten RAM długo nie wytrwa. No właśnie, o tym mówiłem raczej ten długo RAM u pani nie wytrwa. Jakoś się nie udał trik. No właśnie, ale... widziałem. No ale co? A, dobra. Pani Janino, mam pomysł. Dzisiaj mam pomysł, po prostu, co będziemy dzisiaj robić. Jaki? Pani Janino, pojedziemy po prostu na staw. Pamięta pani, jak ostatnio byliśmy i ten samochód tam był? Nie pamiętam, ale pamiętam, jak mnie ściorganiał. To proszę sobie przypomnieć, pani Janino, bo wczoraj, nie wczoraj, ostatnio jakoś byliśmy właśnie na tym stawie i tam był zatopiony samochód w moim stawie, dlatego dzisiaj chciałbym tam pojechać. Pamiętam, jak dlatego dzisiaj chciałbym tam pojechać i tyle, tak, i to sprawdzić. Ty, to dawaj, gnamy. Dobra, no to jedziemy, pani Janino, tylko pojedziemy. Moim ramem, co? Nie, moim, tym nie będziemy jechać, bo on jest rozwalony. Dobra, ja tylko podczepię dwukółeczkę, w razie jakbyśmy chcieli go stamtąd zabrać, tutaj. To ja ci będę kierowała, a może podepniemy moją autosankę? Nie, na autosankę to nie wlezie, nie ma mowy. Czekajcie, tu muszę jakoś nawrócić. Dobra, C. Do tyłu! O, chyba w bemkę trochę przywaliłem, nie wiem. Kurde, on ma ciemne szyby, to Amerykaniec. Do tyłu! W lewo! W prawo! Podczepione! To zapraszam siadać, proszę. To ja tu usiądę na pakę. Na pewno? Tak, Jaruś, bo tu jest taki specjalny bolec. Dobra, to jedziemy. Chodź zobacz! Ale to kucnie, pani Janina. Ale tu, zobacz, bolec taki. A, na bolec pani Janina usiądzie, tak? Tak, bo tu jest taki trzymak. No to proszę bardzo. Aha. Ale że gdzie trzymak? Dobra. Dobra, niech pani Janina siedzi i jedziemy. Trzyma się! Tak! Dobra, to Wygoda jak ta lala! No to jedziemy. Wygoda jak ta lala! Pani Janino, jak tam z róweczku? Jak co tam słychać? Zrówko jest luks. Na pewno? A co ma być źle? A z głową też wszystko gra? Gra i chodźcie. No to, o, bez światu jeszcze pojechałem. No to jak gra, no to sam raz. Kurde, powiem wam szczerze, że jestem ciekawy, co z tego samochodu będzie. Można prosić o zwiększenie prędkości na wertepach? Bardzo chętnie, proszę bardzo. Tylko zawieszenie może podwyższe. Czekaj, to jak to się robiło? Muszę się zatrzymać. Ej, ale zwiększ prędkość. Tak jest na glebie, tak jest do góry, dobra. Dobra, ja zwiększę prędkość, nie ma problemu, dobra, raz. I gaz do dechy, tylko wiadomo, on za szybko nie jedzie ten samochód, bo to nie jest samochód do szybkiej jazdy. To jest samochód po prostu, żeby kulturalnie sobie pojechać gdzieś w teren, jakieś błoto, coś ten deseń i kulturalnie spędzić czas, tak? O, ale go buja tutaj. Trzyma się! Trzyma! O! Dobre obroty! Nie, już dalej tutaj nie. Nie będę tak szybko jechać, bo to się może... Nie, dobra, obniżam zawieszenie. Obniżam, bo z tym wysokim się tak nie da jechać. Dobra, cyk. Teraz siedzi na glebie i ogień. Możemy zasuwać. To już jest niedaleko. W sumie mi się wydawało, że ten staw to jest daleko, ale tak dogazuj, na skróty to... Jaruś, dogazuj! Na zakręcie nie da się za szybko. O, właśnie, o. Dogazuj! Po krzakach. I po krzakach będę jeździć, tak? Żeby samochód zepsuć. Nie. Ale zaraz wiesz, dogazuj na wertepach, proszę cię. W ogóle z Mirkiem się nie kontaktowałem, muszę się skontaktować z Mirkiem, czy coś wie na ten temat właśnie tego samochodu, więc no jestem ciekawy, no bo wcześniej nie zauważyłem, nie wiem, czy to było niedawno, czy po prostu nie zauważyłem, ale wydaje mi się, że ten samochód mógł być już wcześniej, kurczę pieczone. Musimy pogadać z Mirkiem i po prostu się dowiedzieć więcej informacji. Ciekawy, czy Mirek będzie chciał powiedzieć, no może. No w ogóle, no jestem ciekawy, skąd on się tam wziął. No ale coś musiało być, że ktoś go utopił. Nie mogło być tak po prostu. Ale kto, ale co, Mirka ktoś utopił? Nie, że mówię o samochodzie. Dobra, cyk, lawetkę muszę gdzieś tutaj sobie postawić. Odepnie pani Janina? Tak, ja już się skakuję. Dobra, to odepnie.
Dobra. No. Teraz tak, ja tam muszę podnieść. Czekaj, to o, Ej, a podniesiony. poczekaj! Ja jeszcze wsiądę na chwilę! No to wchodzi. Nie ma problemu, dobra. Teraz ja sobie cofnę. On tutaj gdzieś jest. O, tak przed tył, dobrze, tak gazuj! O, proszę pani, na chwilę zleciała. Dobra. Dobra, i teraz tak, ten samochód jest tutaj. Ja muszę troszeczkę cofnąć. Ile jeszcze Jeszcze, mogę? Jeszcze! Daj, ja cofnę! Nie, nie, nie. Dobra. Koniec, światła, cyk. A, nie wyłączyły się. Światła, cyk, cyk, cyk. Dobra, wyłączone. Dobra, Ej, więcej nie ma mowy. Jarek. O, skurwesy, on jest aż tutaj. Jarek. Tak? A te radio będę mogła wziąć? Te radio to się do niczego nie będzie nadawać, jak one jest utopione. Do czego to pani Ale nie jest radio? Ja sprzedam jako nówkę. No jeżeli pani nie da w ten sposób chce oszukiwać ludzi, no to w porządku. Ja się nie boję. Dobra, panie Ino, mam pomysł. Trzeba Linko tu wszystko spiąć, jakoś go tu chapnąć. Za hak. Tu za hak. I go trzeba wyciągnąć, nie? Aha, no. Poczekajcie, widzowie, ja tutaj wszystko kurde, podepnę i zaraz się widzimy. O, widzowie, kurde, trochę tu roboty było, zanim ja to widzowie, wszystko... Widzowie, Jarek kłamał! Nie on nurkował, tylko ja musiał. No, na pewno, pani Ina znurkowała. Kurde, powiedział, że on wszystko musi podpiąć, że to, tak. Że tamto, a mi kazał. Ale pani Ina, powiem wam tylko tyle, pani Ina spróbowała i nie udało jej się zaczepić, musiałem ja wchodzić i zahak do tego samochodu po prostu doczepić, żeby było wszystko... Bo miałam krótki oddech. I trochę kurde to zajęło. Zanim ja tu wszystko to wyciągnąłem, jeszcze musiałem szarpać się z tym, bo to się kurde tam w te bagno zakleszczyło i nie dało rady tego wyciągnąć. Ale jestem, powiem wam szczerze, w szoku. Uwaga, zobaczcie co to jest za samochód. O skurwesyn, widzowie, no już go wcześniej widziałem, nie będę was oszukiwał, no bo go tutaj wyciągnąłem. Ale naprawdę robi wrażenie, sport zewiały, także ten samochód musi tu jakiś czas... Ma tu takie śmieszne zęby z przodu! No, on ma tu... jak złomek. On tu już musi jakiś czas, słuchajcie, być w tym stawie. Jak ty, no, Jaruś, tak podzewiał. Bo ty masz druty na kłach! A no, no rzeczywiście w sumie, no. Mam druty. Także słuchajcie, pokażę wam może jak on wygląda w środku. Hech. No naprawdę robi wrażenie, siedzenie z desek. Także no... No nie wiem co tu będzie z tym. Radio se wzięłam. No, no niezłe radio, które radio nie było? Które radio? A może i było, nie widziałem. Dobra pani Ino, siada pani, ja będę pchał i na lawetę. A trzeba lawetę najpierw... Poczeka pani Ina, trzeba podpiąć lawetę, bo to już... Do wody wepchnąć. Nie, nie, nie wpycha, nie wpycha. Lawetę trzeba podpiąć, wysunąć te i... No nie wypycha! Ja pierdzielę, z panią Inno coś robić, widzowie, to naprawdę jest taki dramat, że... Głowa mała. Czy pani Ina jest rąbnięta na głowę? Coś zełbem ma nie co? Tak? Coś zełbem nie tak się pytam. O co ci no. chodzi? Kazałeś do wody. Mówiłem podpiąć! Dobra. A podpiąć, to cofnij. No, podepnie. Jeszcze, 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 stop! Podepnie? No chodź, zobacz co zrobiłeś! No! O. Do przodu! Dobra, podpięte tam. Się będę czaił, widzowie, widzicie, muszę wszystko sam robić. Dobra, tylko muszę jakoś to ustawić, żeby za daleko nie było, trzeba łazić. Oj, tutaj muszę troszeczkę w ten sposób. Dobra. Do tyłu, do tyłu! Na jazdy rozsunę, stój! No to rozsuwa, no. O, dobra, dobra. Jest luks. Czekaj, to jakoś może... O, tu jakoś troszeczkę... Dobra, cyk! Dobra, pani Ino, teraz ma pani Janina misję. Musi wsiąść. Jarek, daj klucze, odpalę! Nie odpali tego, nie ma mowy. On nawet nie zakręci. A masz klucze? No nie mam właśnie. Nie było kluczyków. Dobra. A tu jest stacyjka! Dobra, pani Ino. Proszę. Kieruję! Prosto! Dobra. Prosto mówiłem, cholera jasna! No kurde, trzymam! Czekaj, czekaj pani. Trochę teraz kręci w drugą stronę, kłami. W drugą stronę! Dobra.
Dobra. Naprostować, znaczy w drugą troszeczkę, tak? Druga! No tyle, starczy. Dobra. I teraz prosto. Prosto! Co bliżej cię? Prosto! Jest prosto, kierownica! No siwy dym! Kierownica jest prosto! Panie Ino, o skurwesyn, koło opętało. Czekajcie, ja tu muszę po swojemu to jakoś tak zrobić. Cyk, po swojemu no, muszę dawaj. Wepchać. Prosto mówię, prosto koła! Mam prosto kierownicę! Ale koła ma być, mają być prosto. Jak jest kierownica prosto, to i koła prosto. A zaraz się nogo tu przeżegną, naprawdę. Prosto koła mają być. Kurwa! Wysiądziesz mi! Tak ma być prosto! No. Kurwa! Dobra. Cyk. 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 Tu trzeba troszkę. Troszkę trzeba go tutaj. Cyk. No wpychasz się nie! Jak on dalej już nie wejdzie, dobra. Dobra pani, no ja go tu pasem zepnę. Żeby on nie, nic tam się nie poruszył. Mam nadzieję, że nam się z lawety nie spierdzieli. Dobra, trzeba schować te na jazdy. Schowa pani Nina? No dawaj, tylko koła opadną. O skór. Tylko. Tylko ciekawy jak to. Czy to nam się będzie trzymać? Nie wiem, ale zrobię zdjęcie, żeby miał na komendę. Ze mną! Żeby miał na komendę, żeby panią Ninę mógł podać na policję. Dobra, dobra, super, jesteś kapuś. Przesunie się, przesunie się pani troszkę. Przesunie się pani troszeczkę. O, czekaj, to cek. A, żeby mnie nie było na zdjęciu. Nie, to nie o to chodzi. To musi być uwiecznione. Cyk, dobra. Foteczka jest, dobra pani Ino, jedziemy. Jedziemy do domu, nie ma co tego. Jedziemy na chałupę. Kapuś, kapuś, jeba na ściera. Ale, siku! Siada pani czy nie? Dziś ma status frajera. Siada pani do tego. Do samochodziku i tyle. Siedzi? Siedzę. Dobra, a bramę zamknie ktoś? Nie. Dobra, w takim razie ja zamknę. Dobra, cyk. Brama musi być zamknięta, widzowie, no bo to wiecie. Ktoś przyjdzie, zapierdzieli coś i będzie finito. A zobaczcie, kurczę, tu będzie trzeba też kiedyś kamery zamontować, bo to... Nigdy nie wiadomo, kto tu może przychodzić. Dobra, kurde, ale troszeczkę ma ciężko samochód. Przy takim kapusiu jak ty, to nigdy nie wiadomo. O, skurwesy, mamy kłopot. Panie Ino, mamy kłopot. Aha. O. Oj. Myśl, dobra, zgaszę samochód, już wiem, co trzeba zrobić. Panie Ino. No. Zleciał samochód, no. Wysiada pani z samochodu, przyjdzie tu. Tylko, no że kurczę pieczone, już wiem, o co chodzi. Nie możemy pani Ino go tym, tą lawetą wieźć, bo on się tu nie mieści. Jego się nie da nawet przypiąć. Trzeba pojechać nie, po prostu. Ja mam pomysł. Chodź. Weźmiemy. No. Trzeba go tak. Czekaj. Stój. Jak stój to? Się bać. Jak to zrobić? Cholera jasna, bo to widzicie, no to... No zleciał, no i tyle co ja wyjechałem. Co tu pani Ina kombinuje? Co pani Ina kombinuje? Nie, nie, nie. We dwójkę, patrz! On zleci co? I tak. Chuja! Zleci! We dwójkę, patrz! We ale... dwójkę, patrz! We dwójkę podniesiemy przód. Tarabaniem go. Później no. Podniesiemy tył. Tarapaniem dalej, on zawiśnie. Panie Ino, on i tak spadnie. A zresztą nie możemy go w ten sposób dać, bo się nie będę mieścić tutaj na tych polach. Na drodze. To nic! To nie będziesz jechał drogą, masz samochód terenowy. Nie można po polach jeździć. Trzeba go po prostu przodem teraz. Wjechać nie tyłem i przodem. Dobra, ja tu podjadę po prostu i spróbujemy przodem. No, no trzeba spróbować to, jak nie, no to trzeba po lawetę do dziusia iść i...
Lawetę go stąd zgarnąć, mogłem od razu pomyśleć. A jak nie, to trzeba trochę diesla spuścić i spalić te. A, to żem podjechał. Jak? Czekajcie, czekajcie, kamerę drona wezmę, żebym ja tu widział. Kamerę z drona, drona puściłem właśnie teraz. Dobra, cyk. Cyk. Wejdzie! Wejdzie, wejdzie! Wejdzie, wejdzie. Się popieści, to się zmieści. Proszę wjeżdżać. Tylko szybko pchaj. A opony? Skręcić? Opona jest skręcona. Dobra, cyk. Prosto, prosto teraz koła. Jest dobrze. Dobra. I co? I dalej nie chcę. O! No, teraz jest dalej nie pójdzie. Teraz gra gitara. Może teraz już nie na mnie spadnie. Spróbuję pasami go poprzypinać. Dobra. Dobra. Schowam te na jazdy. Tutaj. No, no, dawaj, dawaj, chowaj. Dobra, cyk. Jeden, drugi. I ośka. Dobra. Trzymać się będzie? Może. Teraz ja kieruję. Ja kieruję, pani Janino! Ja kieruję, bo to nie jest. To nie zabawka. Siadam do tyłu. Ja wsiadam do złomka. A, dobra, może być i do złomka. Dobra, będę jechać. Będę starał się jechać powoli tutaj po czyimś polu i. I może jakoś dojedziemy. Uchyl szybę, żebyś mnie słyszał. To się słyszę, słyszę. Oj. Nie spada, nie spada? Trochę dupa podskoczyła. To nic, tam troszkę może podskoczyć. No by to się wszystko udało. Jest cały czas? Dodaj gazu, żeby szybciej jechać. A może kurde na skróty pojedziemy na moje gospodarstwo, będzie szybciej. Jo, pojedźmy, no. Dobra, i tam go byśmy zostawili, to wtedy będzie szybciej. Tylko którędy tu na skrót się jechało? Oj, chyba tędy, dobra, tutaj, łąko. To już jest moja łąka. Tylko która, czy ta? O ta. Ta jest moja, pani Janino. Dobra, wjeżdżamy. To już a mogę jechać, to, bo to. To przypadkiem nie jest sąsiada. Nie, to moje. To nie sąsiada, to moje. Aha. Zobaczy pani Nina, że to moja łąka. Tylko wykoszona jest. O, mówiłem, że moje. A kto ją wygolił? No to ktoś tam wygolił, no bo to jeszcze nie urosło. Aha, to nie wiem, czy to koszone, czy nie urosło jeszcze. Nie wiem, jak to. Nie wiem, już dobra, nie chcę wnikać. Oj, tu jakieś. Dobra, jesteśmy u mnie. Widzi pani Janina, na skrót przyjechaliśmy. Dobra, raz. Najgorsze gospodarstwo we wsi. Oj, nie takie najgo... Nie spadł? Najbrzydsze! Nie spadł, nie spadł. A co, to ma być ładne? Dobra, ja tu cofnę. Sobie jakoś tam cofnę. On na razie... Dobrze? O, skurwesyn, coś zakaczyłem. Kajta, tu muszę troszkę odbić. Nie widzę. Ty, Jarek, coś mną pierdolnęło. Spokojnie, jak na wojnie. Dobra. Dobra, niech on stoi na razie, tak. Tam nie będę. O kurde, ale. Ale jakoś to. Ta laweta to praktycznie do tego dosięga. Kurde, widzowie, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ja powinienem w ogóle ten samochód stamtąd brać, ale pisaliście mi w komentarzu, że mogę śmiało brać. Jak w moim stawie, to żebym brał. Dlatego go zabrałem, nie? I dobra, niech on może tutaj sobie stał tutaj, nie? Tylko, że ja trzeba będzie sprawdzić. Ja wierzę. Jak mi widzowie piszą, że Jarek to JTFK, to ja im też wierzę. W życiu, nigdy w życiu. Ale ogólnie to widzowie, no to co? No to ściągnęliśmy go tutaj i będziemy prowadzić tutaj proces śledczy. Skąd ten samochód jest, muszę się z Mirkiem skontaktować. Ale też ogólnie chciałbym zobaczyć, czy on ogólnie silnik ma jakiś sprawny, żeby go jakoś odmulić, może, no nie wiem. Może się uda go jakoś uruchomić kiedyś, zobaczymy. No ale tymczasem dziękuję wam za oglądanie odcinka. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale z dzwoneczkiem. Ja spierdalam do siebie. No to... Do liczenia, widzowie, nie będę siedziała na tym śmierdzącym gospodarstwie, pa, przecież, pa. Przecież ja odwiozę zaraz. W dupie to mam. Do widzenia. Także widzowie, tym miłym akcentem dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Łapeczka w górę, subskrypcja, wpadnijcie na Instagrama i do linku w opisie wpadnijcie do na Instant Gaming. Link macie w opisie. Możecie tam znaleźć właśnie tanio gry, także zachęcam was, żeby zobaczyć. I jeszcze, no i dziękuję wam jeszcze raz. Także trzymajcie się i do następnego. Na razie.